Witam serdecznie. Ponownie spotykamy się z Sylwią i kontynuujemy tematy magiczne. Witam Cię. Witam Państwa. W poprzednim nagraniu wspomniałaś o czymś takim, że Anka nie będzie kontynuować swojej linii, czy coś takiego. Powiedz szczegółowo, o co chodzi. Nie tyle Anka, co jej dusza. Dusza, tak. O co chodzi? W momencie, kiedy doznawałam tak wielu ataków z jej strony, gdzie były mi przysyłane sny, gdzie były wykonywane rytuały przez nią, ja dostawałam informacje na ten temat, czy to jest rytuał wykonywany przez nią przeciwko mnie. Był rytuał wykonywany przez nią przeciwko mnie z określonymi osobami. Dostawałam informacje, że są przez nią prowadzone, były prowadzone przez nią rozmowy na mój temat w Akademii Ducha, gdzie przedstawiała mnie w bardzo negatywnym świetle. W związku z tym inne osoby również mnie atakowały. Było bardzo dużo ataków na czakram serca, również z jej strony. Zaczęłam robić pewne wglądy. Miałam kontakt z jej duszą. Przypominały mi się moje wcielenia, które miałam wspólne z nią, gdzie były blokowane przez nią te wcielenia. Wgląd w te wcielenia, w zasadzie nie tyle wcielenia, co wgląd w te wcielenia. I wtedy zaczęłam podejmować, podjęłam pewne działania, no kontrę. Wykonałam też pewne rytuały, gdzie odebrałam jej moc czynienia magii. Miałam potwierdzenie, że ona już tej mocy nie posiada. Również od Was teraz dostałam, prawda, że pewne osoby widzą, że ona tej mocy czynienia magii nie posiada. I dostałam wtedy informację zarówno od jej duszy, jak i ze źródła, że jej droga inkarnacyjna się w tym momencie będzie zakończy, w momencie zakończenia tego życia. Zresztą była taka decyzja podjęta po tym, co ona uczyniła w stosunku do mnie, że no, miała być śmierć natychmiastowa. Z tym, że ja wtedy poprosiłam, żeby dożyła w sposób naturalny do końca swojego życia ze względu na jej rodzinę, ze względu na jej rodziców. Przede wszystkim i rodzeństwo, bo tak to odczułam, że to będzie bardzo bolesne doświadczenie dla nich. Ta prośba została zaakceptowana niestety w tym momencie, już myślę, i jest to uzasadnione. Okay. Tak. Natomiast tak jak mówię, ta ścieżka duszy inkarnacyjna będzie zamknięta, ponieważ te działania, które ona podjęła w kilku wcieleniach po kolei. Tak, tak. Zajmowanie się czarną magią, szkodzenia ludziom i ludzkości są sprzeczne z ścieżką duszy. To nie są działania, na które dusza wyraziła zgodę i pokierowała ją. To miało wyglądać zupełnie inaczej. Ona działa wbrew woli duszy. No ale gdyby było wbrew woli duszy, to dusza by nie pozwoliła, więc no to jest takie... Ale ona się zamyka na to, co dusza... Czyli otwiera się na coś innego. Tak, tak, jasne. Tak. Dusza jest zmęczona tym, co ona robiła, bo dusza wszystko odczuwa. Dusza czuje ból ludzi, którym Anka ten ból zadaje. Także dusza jest bardzo zmęczona tym, co ona czyni. Tym, co ona wyprawia. Wyprawiała. No. Dobra. Bliźniacze płomienie, ten temat chciałabyś dokończyć. Tak. Tutaj wspomnieliśmy w poprzednim nagraniu, że prawda, są te trzy ścieżki, w jaki sposób bliźniacze płomienie powstają, że tak powiem, powstaje taki związek. Natomiast jest taka teoria, że bliźniacze płomienie no, mają taką dynamikę, że jest, jeden jest tak zwanym goniącym, drugi uciekającym.
Natomiast z tego, co ja się dowiedziałam i też doświadczyłam sama, znaczy dowiedziałam się poprzez to, czego doświadczałam i poprzez to, czego doświadczałam, zadawałam pewne pytania i otrzymywałam odpowiedzi od duszy z kronik Akaszy, że to nie jest tak, że to jest naturalny sposób funkcjonowania bliźniaczych płomieni. Jest to pewien program, który został nałożony na bliźniacze płomienie, bardzo silny program. No, naturalnym byłoby, żeby takie osoby nawiązywały związek ze sobą w momencie, kiedy się poznają. Mam wspomnienia z czasów Atlantydy, gdzie te wspomnienia z czasów Atlantydy są bardzo mocno poszatkowane i mocno zablokowane. Tutaj są mocno blokady ponakładane na to wcielenie. W każdym bądź razie mam takie wspomnienie, gdzie było jakieś takie spotkanie dla młodzieży, tak jak są w tej chwili koncerty, ale to było takie spotkanie organizowane po to, żeby młodzi ludzie mogli się poznawać, gdzie było ich bardzo dużo i wtedy zobaczyłam właśnie swojego bliźniaczego płomienia i od razu wiedziałam, że to był on i miałam takie informacje, że młodzi ludzie byli wtedy przygotowywani. Były osoby, które były w stanie rozpoznać, że dziecko ma na przykład partnera takiego, który też jest inkarnowany, i byli uczeni, jak to rozpoznać. I miałam takie informacje, że mieliśmy, zanim się poznaliśmy, mieliśmy ze sobą kontakt telepatyczny, bardzo ścisły. I tak to powinno wyglądać. I powinien się związek nawiązywać no, tak bez jakichś takich perypetii, jak to w tym momencie jest robione. Ten program jest cały czas zasilany, utrzymywany. Są osoby, które działają celowo, są uczone przez iluminatów, przez masonerię rozpoznawania bliźniaczych płomieni i mają na celu działać, ich celem działania ma być to, żeby takie osoby rozdzielić, żeby nie dopuścić do związku między bliźniaczymi płomieniami. Bardzo często są podsuwane inne osoby. Właśnie bardzo często są jednemu z bliźniaczych płomieni, jednej z takich osób, która jest w takiej relacji, są podpinane sztuczne, fałszywe bliźniacze płomienie. Bardzo im na tym zależy, dlatego że w momencie, kiedy dochodzi do takiego związku, do takiej relacji, to po pierwsze uruchamiają się zdolności, wszelkie zdolności, które te osoby nabyły. Przekazują swoją wiedzę sobie nawzajem w sposób taki pozawerbalny, poprzez kontakt seksualny, wszystko zostaje, że tak powiem, przekazane, czytane, tak. Dużo silniej niż w takich relacjach, które są przyjaźni. Gdzieś. To znaczy, tu w tym momencie chodzi mi, że nawet jeżeli ma się kontakt seksualny z osobą, która nie jest twoim bliźniaczym płomieniem, to takie szczytanie nie jest aż tak silne, jak w momencie, kiedy to są bliźniacze płomienie. Druga rzecz jest taka, że to jest bardzo silne promieniowanie energetyczne na całe otoczenie. Bardzo często to pole, praktycznie zawsze, które bliźniacze płomienie wytwarzają w takim kontakcie ze sobą, to będzie nawet na wiele kilometrów. I tutaj wibracje wszystkich w otoczeniu się podnoszą, ludzie są szczęśliwsi, bo to, jeżeli jest taka zdrowa relacja bliźniaczego płomienia, to jest taka stan takiego dużego szczęścia. Doładowania takiego. Tak, tak. I świadomość się podnosi, bo ludzie uświadamiają sobie coraz więcej, coraz szybciej. Tak, nawiązują silniejszy kontakt z duszą, ze źródłem, ze swoimi poprzednimi inkarnacjami.
Mi wystarczy, że siedzimy koło siebie i czy w ogóle jestem gdzieś w pobliżu, nawet jeżeli to jest odległość 2-3 kilometrów, ja czuję, jak mi się otwiera czakra korony bardzo silnie. W taki sposób gdzieś poza tym kontaktem, to, no to jest ciężko osiągnąć taki stan, to się nie zdarza aż tak często. Też się zdarza, ale nie tak jak w tym, to po prostu nic nie muszę robić. To się samo dzieje. Kreatywność wzrasta. Zauważyłaś też, że jak czakrę korony aktywujesz, to smugi chemiczne się pojawiają. Tak. Właśnie to miałam ostatnio również okazję obserwować, że właśnie rozmawiałam ze znajomą, która też jest bardzo uduchowioną osobą i gdzieś tam miałyśmy jakieś wspólne inkarnacje, więc tutaj w kontakcie z tą osobą, nawet przez rozmowę telefoniczną czułam, jak mi się otwiera czakra korony i tak sobie siedzę, patrzę przez okno 10-15 minut od tego momentu, kiedy mi się czakra korony zaczął otwierać, przyleciały sobie samolociki, niebo zasnute. Specjalnie obserwowałam następnego dnia o tej samej porze, czy jest ten sam efekt, nie było. To samo obserwowałam, jak wychodziłam na spacery gdzieś do lasu, czy w okolice lasu, gdzie też w kontakcie z naturą, no tutaj czakramy nam też się oczyszczają, otwierają i też właśnie jak mi się otwierał czakram korony w czasie takich spacerów, też obserwowałam, że niebo się od razu zasnuwało. Także... Dobrze. Temat rytuałów i ataków ze strony jezuitów. Tak, tutaj kontynuacja tego, co się tam dalej działo po tym wywiadzie twoim z Przemkiem, bo to nie dokończyliśmy tego tematu. Skończyliśmy na tym, że prawda, był ten rytuał, gdzie płynęła taka bardzo mocna, negatywna energia niszczycielska przez czakrę korony. W kolejnym miesiącu miałam, był kolejny rytuał również w czasie pełni wykonywany, z tym, że kolejne rytuały były wykonywane, bo to nie był jeden, oczywiście był jakiś jeden główny, natomiast wiedziałam, miałam informację, że to w różnych miejscach mają zlecenia, że ma być taki rytuał wykonywany, gdzie było to... Oczywiście nie mam tego potwierdzenia od kogoś, tylko po prostu mam takie informacje, które do mnie spływały w trakcie, kiedy to się działo, w momencie, kiedy o to zadawałam takie pytania, że po prostu pytałam o to, czy to jest robione na mnie konkretnie, czy po prostu jakąś... Czy to było robione na mnie konkretnie, jako ja, pod moim imieniem i nazwiskiem, jako ta osoba, czy po prostu gdzieś tam szukają kogoś, osób o konkretnej energetyce. Miałam odpowiedź, że to było robione z podaniem mojego imienia i nazwiska. Dokładnie kierowane pod moim adresem ten rytuał. I ten w kolejnym miesiącu rytuał wyglądał tak, że płynęła energia przez czakram korony i przez czakram od czakramu podstawy. Czyli nie było tutaj takiej możliwości, żeby przepuścić to przez siebie, bo, no bo czułam, że... Inna technika. Tak, że po prostu muszę te energie powstrzymać, że one się nie mogą, nie mogły spotkać, bo celem było znowu tutaj, celem był czakram serca kolejny raz. I to miało być tak, że jak się właśnie te energie spotkają, no to wyłączenie serca. Udało mi się to powstrzymać. Za każdym razem po takiej sytuacji to było tak, jak gdybym wchodziła na wyższy stopień świadomości. Spływały pewne pakiety informacyjne, schodziły pewne blokady. Natomiast rzecz wyglądała tak, że to tak jakbym było takie... Coś, co sobie wypracowałam, na co sobie zasłużyłam, pewnego rodzaju, powiedzmy, nagroda, ale też i przygotowanie do tego, co się może w późniejszym czasie wydarzyć, jako taka ochrona od źródła, od mojej duszy. Natomiast niestety byli w stanie sobie to czytać, byli w stanie zobaczyć, co ja dostawałam i blokowali mi to.
No, no i do tej pory mam te rzeczy zablokowane. Jeszcze się nie wszystko odblokowało. Te blokady schodzą powoli. Natomiast w ten sposób to tutaj moje możliwości obrony były, że tak powiem, ograniczane. O tyle było dobrze, że za każdym razem wiedziałam, jeżeli taki rytuał miał być robiony, przychodziły pewne informacje, które... No już jak je czytałam, to miałam te informacje. Po tym rytuale, w jakiś czas po tym rytuale, niedługo, była ta historia z moją znajomą, o której opowiedziałam w poprzednim wywiadzie, że tak, że tutaj, prawda, ci najpierw Anka się podpięła pod nią, potem podpiął się ten reptylianin. Potem ja przeprowadziłam pewne działanie energetyczne. Aha, w ogóle miałam tak informację, że w momencie, kiedy taki rytuał im się nie powiódł, to nie mogą podjąć następnego przez określony czas, czyli muszą czekać do tak silnego, nie mogą podjąć silniejszego, muszą czekać do kolejnej pełni. Natomiast ja podjęłam pewne działania takie energetyczne dla ludzkości, gdzie oczyszczałam ludzi, którzy doświadczyli, którzy mieli doświadczenia ofiar pedofilii jako dzieci. Oczyszczałam ich z tego doświadczenia. Tak, ty to mówiłaś. No. Mówiłam to, tak? W wywiadzie. I po tym był kolejny bardzo silny rytuał wykonywany, gdzie dostałam informację, że to był główny punkt, główne źródło było w CERN-ie. Co było dla mnie takim trochę trudnym do uwierzenia, że na taką zwykłą osobę aż tam. Tak, ale o tym mówił Simon Parks wielokrotnie w swoich nagraniach, że CERN stosuje... Znaczy, celem CERN-u było otworzenie portalu do czwartego wymiaru, żeby tam można było fizycznie przechodzić. I ponieważ dużo ludzi o tym wiedziało i stosowało ochronę psychotroniczną, żeby i jakieś ataki psychotroniczne na nich, żeby to się nie wydarzyło, to oni z kolei stosowali swoich tych różnych czarodziejów, którzy robili kontrę. I chyba 2 lata temu, to było 2015, bo wtedy jeszcze dużo słuchałem Simona Parksa, mówi, że wielu ludzi zostało poranionych mocno. Tych chyba 500 ludzi brało udział w ogóle z całego świata, bo to przez internet zwołał. I no coś tam robili z tym CERN-em, no i tamci atakowali, bo to profesjonaliści byli, tacy od czarnej magii. W CERN-ie, tak? Tak. Mówię, że profesjonaliści. Tak. Przy czym to jest tak, że ci naukowcy, którzy w CERN-ie pracują, to oni mają swoją robotę. Oni nie wiedzą, co się dzieje. Jest inna warstwa takich magików, którzy chronią tych naukowców, chronią tą technologię i tak dalej. Tak. Efekt później był taki, że coś tąpnęło mocno i wybuchło tam. A nie wiesz, kiedy to było? No to można sprawdzić, bo wtedy też wiem, że nagrywałem coś na ten temat i był wybuch taki, że aż na powierzchnię Ziemi jakieś taka para wodna. Bo ten rytuał, który był przeprowadzony, to u mnie to się wydarzało wrzesień albo październik 2016 roku, dokładnie w tej chwili nie pamiętam. To było tak, że nawiązał ze mną telepatyczny kontakt, nawiązała pewna osoba, która no, też działa dla światła w tym czasie i prowadziła mnie ta osoba bardzo, co mam robić, w jaki sposób mam się chronić telepatycznie. On mi powiedział, że to jest atak, który jest prowadzony z CERN-u. Widziałam, że odbywała się wtedy walka, bitwa w innym wymiarze. Również, bo to był prowadzony rytuał tutaj, w naszym wymiarze, ale jednocześnie działo się to też w tym właśnie drugim wymiarze, w którym była tak jak gdyby ta druga część, tak o czym mówiłeś, że tam jest druga część CERN-u. Tamta bitwa została wygrana przez te istoty, które mnie chroniły. I tam zostało zniszczone całkowicie tamten CERN, że tak powiem, w tamtym wymiarze. Jestem ciekawa, czy to nie było w tym samym czasie. Aczkolwiek już z doświadczenia wiem, że nawet jeżeli u mnie to było w fizycznym czasie innym niż na przykład Simon Parks wykonywał, to mogło się zbiegać w tym wymiarze innym w tym samym czasie.
Okej. Czyli o tych jezuitach już wszystko? No nie, to jest dłuższa historia. Po tym rytuale, po tym wydarzeniu miałam informację, że kolejny atak będzie w grudniu, w okolice Bożego Narodzenia. Miał być przygotowywany jakiś bardzo mocny atak, z tym, że miałam też jednocześnie informację, że jest duże prawdopodobieństwo, że zrezygnują z tego, ponieważ jeżeli by to zrobili, a ja bym przeżyła, to mogłoby mi się wszystko odblokować i wtedy z moją mocą już by sobie nie poradzili. To było tak 50-50. 50% szansy na to, że oni zrobią ten atak, a 50%, że nie zrobią. I faktycznie oni zmienili taktykę. Ustały te rytuały takie robione w pełni. Natomiast zaczęły się bardzo silne ataki codzienne przez słabsze osoby. To nie były tak silne osoby na tak wysokiej pozycji, jak to było robione te rytuały. Czyli na zasadzie zmęczenia. Tak, dokładnie. To były dosyć silne ataki i to było robione w określony sposób w momencie, kiedy ja już musiałam iść spać w trakcie snu. Ataki w czakram serca, znowu takie właśnie budzenie się z potwornym bólem na czakrze serca z przodu, z tyłu, czakra serca zablokowana. Nie byłam w stanie pracować energetycznie, takich rzeczy robić, tak jak tutaj opowiedziałam o tym działaniu energetycznym, oczyszczaniu gdzieś tam ludzi. Odcięto mi kontakt z ludźmi naokoło, że tak powiem, ze znajomymi. Czakram gardła bardzo silnie był zablokowany. Także to trwało przez rok praktycznie. Czyli aż do teraz w zasadzie. Tak. Aż do teraz. Natomiast kulminacja ich działań, że tak powiem, miała miejsce. W ogóle jakie były kładzione intencje? Jeszcze pewna rzecz, o której nie opowiedziałam. Kto tutaj odegrał pewną taką negatywną rolę w tym wszystkim, co się wydarzyło, to właśnie na przykładzie tej osoby mogę powiedzieć, jakie były intencje kładzione. Ja zadałam, w momencie kiedy zdjęłam tą klątwę z Przemka, to zadałam pewne określone pytania i, że tak powiem, zapotrzebowania wysłałam w przestrzeń, gdzie wiem, że te rzeczy, te informacje dotrą do mnie. I pewnie już dotarły. Pytałam, ponieważ miałam informację i było mi to podkreślane, że to jest bardzo ważne, że musieli wiedzieć, gdzie on się znajdował, żeby ta klątwa mogła zadziałać. Musieli znać miejsce jego przebywania. Wiedziałam, że ktoś musiał przekazać tą informację, gdzie on się znajduje, jezuitom, bo to byli jezuici, to jezuici robili ten rytuał. I zadałam takie pytanie, kto to zrobił, bo było kilka osób, które znały jego miejsce przebywania. I tą informację dostałam wiele miesięcy później. Budząc się rano, zaczęłam swoją codzienną medytację z jakimś tam określonym tematem. I po prostu nagle przyszła odpowiedź, że to była ta osoba, u której ten rytuał wykonywałam. Te działanie wykonywałam wtedy, gdzie ta osoba, prawda, tutaj się przedstawiała jako przyjaciółka, zarówno jego, jak i moja. Było to dla mnie logiczne, ponieważ w pewnym momencie ona zaczęła mnie bardzo usilnie namawiać na to, żebym przestała pomagać Przemkowi, przestała go zasilać energetycznie, że on powinien sobie poradzić sam. W lecie zeszłego roku, 2016 roku, w momencie, kiedy on był w takim kiepskim stanie, zresztą oboje byliśmy, to o czym opowiadałam, że takie odpływ energii, zmęczenie, depresja. On tam w pewnym momencie, jak rozmawiałam z nim przez telefon, to mi powiedział, że już wręcz swojej matce powiedział, że wolałby już nie żyć, bo i tak nic nie robi.
Więc że w ten sposób powiedział matce, że wolałby już nie żyć. Ja wtedy też wykonałam pewne działanie dla niego. Przygotowałam pakiet ziół, żeby go oczyścić z tych energii i dzień w dzień wykonywałam określone działania i to faktycznie zadziałało. Po jakimś czasie on już się zaczął czuć lepiej. Natomiast tak jak mówię, ta osoba bardzo silnie starała się mnie przekonać, że powinnam go zostawić. Taka była rozmowa, która trwała godzinę. Ja chciałam tę rozmowę zakończyć, ale ona trzymała tutaj mocno, tłumacząc, że on powinien sobie poradzić sam. A była to osoba, której raz, on pomógł bardzo dużo, dwa, ja pomogłam bardzo dużo, on właśnie tą stronę postawił jej i tak dalej, więc no to takie trochę zaskakujące. I pamiętam, że jak wtedy wróciłam do siebie do domu, to była taka sytuacja, że coś tam sobie robiłam, jakieś takie zwykłe prace domowe i nagle zaczęłam myśleć o niej, ale w taki bardzo negatywny sposób, żeby ona wtedy sobie mieszkanie remontowała, a żeby jej się ten remont nie udał i to z taką straszną zawiścią i tak się patrzę zaskoczona, bo to tak ni z tego, ni z owego, niby dlaczego, to tak, no ja nie mam takich myśli, żeby komuś tam w ten sposób zazdrościć, więc zadałam pytanie, co to jest w ogóle, no to przyszło od niej. Dostałam taką odpowiedź. Więc to jest to, co ona do ciebie wysyła. To się zadałam pytanie, no dobrze, co to jest za intencja? I zobaczyłam ją, jak siedziała na podłodze. Miała rozłożony ołtarz. Waliła w kamertony tak, że prawie ich nie rozwaliła i powtarzała tylko dwie intencje. Żeby ona nic nie miała, żeby nikt jej nie kochał. Taką intencję w moją stronę puszczała. Ja się na to spojrzałam, mówię, Boże, co za głupota, no przecież coś takiego to się nie ma prawa spełnić. Nic z tym nie zrobiłam, po prostu ja to zostawiłam, bo uznałam, że jest to tak głupie, że po prostu nawet nie będę tego dotykała. Myślę, że był to troszeczkę błąd, bo w pewien sposób ta energia jednak zadziałała. Dlatego, że tak jak mówię, pomimo, że może ludzie, z którymi mam jakiś kontakt, są dla mnie bliscy, nie przestali mnie kochać, natomiast no, porywały się kontakty. Nagle ludzie przestali dzwonić do mnie, a jednocześnie też ja czułam, że kontakt ze mną może stanowić dla nich jakieś zagrożenie, bo osoby, które się ze mną kontaktowały, bardzo często też były atakowane, więc ja nie nalegałam na te kontakty, nie usiłowałam jakoś tak bardzo usilnie tych kontaktów nawiązać. W momencie, kiedy czułam, że coś się może u danej osoby dziać, no to wtedy tak, żeby sprawdzić, czy jest wszystko w porządku. Ale tak generalnie to przez wiele, wiele miesięcy nie miałam z nikim kontaktu. Z przyjaciółkami, z którymi rozmawiałam normalnie codziennie. W taki sposób to zadziałało. Natomiast jeżeli chodzi o moją, że tak powiem, rodzinę, no bo sobie tak pomyślałam, że no przecież matka mnie będzie zawsze kochać, no to tutaj też mi udowodniono, że to nie do końca tak będzie. W tym roku, to znaczy tak, ja się przez cały ten czas nie pracowałam zawodowo, ponieważ no nie byłam w stanie pracować zawodowo ze względu na to samopoczucie, ale też i pomagałam rodzicom. Zajmowałam się rodzicami i babcią tutaj w momencie, kiedy oni byli po tej operacji. Potem w grudniu, w same święta, babcia miała upadek, złamała biodro, więc tutaj znowu pomagałam mamie przy babci. Natomiast jak przyszła wiosna, no to stwierdziłam, że teraz już czas zająć się troszeczkę swoim, tutaj swoją osobą, swoim życiem, więc zaczęłam prowadzić swoją stronę na Facebooku, gdzie pokazuję ludziom, w jaki sposób pracuję z kryształami, układam mandale, zamieszczałam tam te zdjęcia, zaczęłam pracować z ziołami, poznawać zioła, ponieważ tutaj to mnie też bardzo mocno ciągnie. Różne inne takie działania energetyczne. Natomiast w pewnym momencie mojej rodzinie tak jak gdyby zaczęło to bardzo przeszkadzać. Zaczęły się pojawiać jakieś takie dziwne zachowania, gdzie no, można to nazwać manipulacjami i tak zwanym gaslighting,
czyli wprowadzaniem osoby w stan choroby psychicznej. Takie niespójne zachowania. Raz oni to akceptowali, to co ja robię, a kolejnym razem była bardzo silna kontra i tutaj bardzo silne naciski, że ja powinnam to zostawić. Takimi rzeczami to się może zajmować ktoś, kto ma pieniądze, grubą kasę i nie musi pracować. I tak taką kulminacją wszystkiego były wydarzenia, które miały miejsce w sierpniu tego roku, dokładnie w Matki Boskiej Zielnej. Ja wtedy wykonałam sobie kilka dni wcześniej, wykonałam pewne oczyszczania, pewne działania. Cały czas to robiłam, żeby się wzmocnić, oczyścić z tych blokad, które miałam z podpięć. I budowałam sobie, że tak powiem, barierę ochronną na to wszystko, co się działo, bo te, tak jak mówię, te ataki były cały czas na czakrę mojego serca. Wtedy było tak, że dostałam taką informację, że obudziłam się rano. To wyglądało w ten sposób, że obudziłam się rano. W momencie, kiedy się wybudzałam, pojawiła się myśl w głowie, taka właśnie informacja, co mi się czasem zdarza, że wygrałaś, ale za chwilę było tak, masz 30% szans na to, że nie przeżyjesz. No i takie pytanie, ale o co chodzi? I była informacja taka, że po tym wszystkim moje serce jako narząd jest bardzo osłabione. I faktycznie tak było, że były objawy tutaj już no, jakichś problemów ze strony serca, które się regenerowało, wracało do swojej prawidłowej kondycji. Natomiast co się wydarzyło dalej? Tak jak mówię, pewne te działania, takie oczyszczania wykonywałam. W pewnym momencie weszłam na poziom duszy swojej i u mnie to było przedstawione też po raz kolejny w takiej formie wizji. Zobaczyłam drzwi, przez które chciałam, miałam taki od razu odruch, żeby tam wejść, zobaczyć. Natomiast moja dusza i nadświadomość powstrzymały mnie, powiedziały, że tam nie wolno, że tam jest coś bardzo bolesnego i w tym momencie nie powinnam tego oglądać, nie powinnam tego doświadczać. No to się zgodziłam. No dobra, nie będę się z nimi kłóciła, nie sprzeczała, wiedzą lepiej. Wyszłam stamtąd. Natomiast wiedza do mnie tak czy inaczej napłynęła. Z pamięci komórkowej. Przyszło już jako komórkowej, no tutaj tak na poziomie bardziej właśnie genetycznym to było niż z poziomu duszy. Przychodziło to wtedy jako wiedza, a bez tego obciążenia takiego bólem, który był z tym związany. I to była informacja o moim wcieleniu, gdzie w wieku 12 lat byłam zgwałcona przez starszego brata, ponieważ rodzina była o wysokim statusie społecznym i był to ukochany syn mojej ówczesnej matki. To matka, żeby uniknąć wstydu i obciążenia tego syna, mnie sprzedała do burdelu. Ja sobie to oczyściłam wtedy, jak to zobaczyłam, to po prostu no, oczyściłam się z tego. Kilka dni później miałam taką sytuację, że brat, z którym mieszkałam w wynajętym mieszkaniu razem z matką, już nie będę opowiadała dokładnie szczegółów, jak do wszystkiego doszło, bo to opowieść by trwała bardzo długo. W każdym razie ten brat z moją matką i ojcem przyszli, pobili mnie dotkliwie, właśnie zwłaszcza no brat, ale wszyscy troje. Kazano mi się wynosić natychmiast z domu. Co ciekawe, jak miałam około 14 lat, ze strony tego mojego brata starszego właśnie była próba gwałtu, która się mu nie udała. I
Pamiętam wtedy właśnie, jak to wydarzenie miało miejsce, że ja miałam takie poczucie, że nie będzie wolno mi powiedzieć, że to było zrobione przez brata, że to jest tabu straszne, że nie będzie wolno mi się przyznać nikomu, jeżeli by do tego doszło, że to jest przez brata, że to może mi bardzo zaszkodzić. I że no, udało mi się ze względu na taką sytuację, która tam była, no to udało mi się tego uniknąć, ale takie mam poczucie, że ze względu, że się wyrwałam z tej karmy, to system natychmiast chciał mnie z powrotem w tą karmę wbić. Także no, takie były skutki, takie były efekty tych wszystkich działań. Tak, kolejne rytuały jeszcze jakieś? Tak, po tym zdarzeniu, kiedy kazano mi się wynosić z domu, no to tak w szoku działałam. Nie wiedziałam, gdzie mam się podziać, ponieważ tak jak mówię, ze znajomymi... Czekaj, mówisz w tej chwili o tamtym wcieleniu, czy tutaj teraz? Tutaj teraz. Tutaj teraz. No bo w tamtym wcieleniu nie miałam możliwości żadnego działania. Aha, po prostu czyli to się było to, jakby... Bo ja miałam 12 lat. Dobra, czyli to jest jakby kopia tamtego. Tak, tak, okay. Tak. No w tym momencie, w tej chwili tak to widzę, tak to się wydarzyło. Tak jak mówię, no tutaj taka mocno, mocno w szoku, bo i pobita, były bardzo silne, w ogóle tak. Ja wiedziałam, w momencie, kiedy to się... zadziało. Chwilę przed wiedziałam, że to będzie miało miejsce, ponieważ dostałam taki bardzo silny komunikat. Sylwia, wstań i idź. To było jakieś 10-15 minut przed tym, zanim oni przyszli. Wstań i idź. I ja wtedy po prostu wiedziałam, co się wydarzy, ale stwierdziłam, że nie, ja się muszę z tym skonfrontować, po to, żeby nie mieć żadnych... tutaj jakichś takich nadziei, wątpliwości, że może jednak oni by tego nie zrobili. Takie miałam poczucie, że to musi dojść, znaczy poczucie, taką podjęłam decyzję, że musi dojść do tej konfrontacji. Myślę, że oni chcieli mnie zabić wtedy. Jak w momencie, kiedy weszli do mieszkania, to wiedziałam tylko, że muszę chronić głowę i kark, ponieważ mój brat... mężczyzna, 1,80 m, kilka wzrostu, 43 lata, silny, zdrowy, walił z całej siły mi w plecy. Celowany było w kark. Zdążyłam w kark i w głowę. Zdążyłam tylko schować właśnie głowę, tutaj przykryć kark, także dostałam kilka bardzo potężnych ciosów tutaj w kręgosłup. Ale no, gdyby to poszło w kark, to mogło się skończyć różnie. W głowę później też byłam walnięta, także miałam... No, jestem przekonana, że było wstrząsienie mózgu. Później objawy te wskazywały na to, że tam jakieś uszkodzenie mózgu nastąpiło. I no tak jak mówię, no, okazano mi się po prostu... W momencie, kiedy tam... Ja wtedy sobie... piekłam chleb i to była kuchenka elektryczna. Moja matka weszła do kuchni, że o, ona coś tam pieczy, bo tutaj wybuchnie, bo przecież nie wolno gazu włączać, bo tam była sytuacja taka, że się ulatniał gaz wcześniej. Trzeba było, nie wolno było używać gazu. Natomiast no, ja włączyłam kuchenkę elektryczną. Gaz był odłączony na z klatki schodowej, więc tutaj nie było żadnego ryzyka. Natomiast po prostu no, matka to wyłączyła i znaczy matka, no, osoba, która mnie najprawdopodobniej urodziła, ponieważ w momencie, kiedy to się działo, ja się ich wyrzekłam jako rodziny, mówiąc, że co też było pewnego rodzaju mechanizmem obronnym, ponieważ nie weszłabym w tą karmę ponownie, ponieważ w momencie, kiedy ja się zrzekłam ich jako rodziny, to już nie było tej karmy, że ta rodzina mi jest, taką krzywdę jest. Wyrządziła. Poza tym drugim mechanizmem obronnym było to, że zaczęłam po prostu bardzo głośno krzyczeć, że mi się dzieje krzywda, po to, żeby no to tak
Ktoś usłyszał. No. Tak, że nawet jeżeli coś mi się stanie i zniknę nagle, to nie mogą powiedzieć, że po prostu wyjechała, nie ma jej, nikt nic nie wie, prawda? Bo tutaj sytuacja była o tyle groźna, co jak sobie później uświadomiłam, że w momencie, kiedy ja nie miałam kontaktu z ludźmi, z przyjaciółmi, w chwili, kiedy tak znikam, nikt tego nie zauważa. W momencie, gdyby mnie zabili, no to bardzo łatwo było usunąć. A myślę, że chcieli mnie zabić właśnie dlatego, że w ten sposób, w jaki byłam bita, to jest to takie bardzo znamienne. A poza tym właśnie, tak jak mówię, w momencie, kiedy tam moja matka coś tam w kuchni robiła, ojciec z bratem jeszcze tam się ze mną kłócili, gdzieś tam mnie poszturchiwali, że tak powiem, po głowie i gdzie tam się dało. I później oni wyszli, zabrali wszystkie klucze, także nie mogłam się zamknąć na przykład w mieszkaniu, żeby być bezpieczną. Zadzwoniłam na policję, ale to jest mała miejscowość, dosyć daleko. Policjant zaczął wypytywać o szczegóły całego zdarzenia, przeciągać tą rozmowę w moim odczuciu. Więc miałam takie poczucie, dobra, ja tutaj będę rozmawiała, czekała, aż oni przyjadą, a tamci za chwilę wrócą i może faktycznie mi zrobią jakąś krzywdę, i trzeba było się zbierać natychmiast. Więc po prostu odwołałam interwencję i chciałam sobie wejść do kuchni. I faktycznie tak było, że mój brat natychmiast po tym, jak rozłączyłam się, przyszedł. Jeszcze tam mnie trochę pobił, potem poszedł się zamknął w łazience i chciałam sobie nabrać wody właśnie z kuchni, żeby mieć coś tam do picia na drogę. I zobaczyłam, że moja matka, jak tam była, to wyjęła młotek do ubijania mięsa. No to miała przygotowane, także tutaj narzędzie było też przygotowane do, że tak powiem, jakichś tam działań. Natomiast przez to, że ja tak zaczęłam głośno krzyczeć, gdzie byłam, pamiętam, że przez całe dzieciństwo byłam bardzo mocno programowana na to, żeby nie mówić, co się dzieje i żeby nie krzyczeć, bo jak były takie sytuacje, że na przykład, najczęściej to były ze strony tego brata właśnie takie sytuacje, że gdzieś tam mnie bił. No i wiedząc, że on tam był 2 lata starszy ode mnie, ja nie mam szansy się obronić, no bo dużo silniejszy, to takim mechanizmem obronnym. Pamiętam dokładnie taką jedną sytuację, jak coś robiłam w kuchni, mając tam może ze 12 lat. I on po prostu podszedł, walnął mnie z całej siły w nerki. No to wiedziałam, że nie mam szansy się jakoś tam przed nim obronić, więc zaczęłam krzyczeć. Mamo, on mnie bije. No to reakcją mojej matki było, że przestań się drzeć. Także na przykład w taki sposób to było to programowanie. Więc tak jak mówię, byłam... Całe dzieciństwo byłam w ten sposób programowana, że nie wolno mówić o tym, co się dzieje, nie wolno krzyczeć. Można by rzec, że to jest ta sama matka z tamtego wcielenia. Tak, albo osoba, która tak była przygotowana, taką rolę spełniała, tak. Nie jestem do końca pewna, czy to jest ta sama osoba, czy ta sama matka, czy to są te same osoby, czy po prostu osoba, która miała spełnić tą rolę. Dobra, coś jeszcze pominęliśmy? Myślę, że to są na ten moment takie najważniejsze rzeczy. No to zamknijmy temat. Jakieś ostatnie konkluzje? Myślę, że na ten moment to może... Ach, jeszcze nie! To nie jest wszystko oczywiście tutaj. Prawda? Bo to, co działo się po... Zapytałeś, czy były jeszcze jakieś rytuały. Tak, była taka sytuacja. Tak jak mówię, po tym zdarzeniu, jak wyszłam już z tego domu, zabierając tylko dosłownie kilka rzeczy i swoje kryształy i kamienie, tyle ile zdążyłam ich, że tak powiem, zwinąć sobie, to dosłownie w ciągu 10 minut, czy może nawet mniej, się spakowałam i wyszłam. Potem był taki dzień, kilka dni później, gdzie również były wykonywane rytuały, gdzie ja to czułam bardzo mocno w ciele fizycznym. Trwało to ponad dobę. Były wykonywane gwałty na kobietach. Tak jak mówię, czułam te gwałty w sposób fizyczny. Gwałt się zaczynał od tego, że była łamana kość ogonowa. Ja to czułam fizycznie, ból w kości ogonowej. Kończył się jeden, zaczynał się następny.
miałam informację, że było to wykonywane w 4 miejscach w Polsce, w 2 miejscach w Warszawie, instytucje państwowe, jedno miejsce we Wrocławiu i na Wawelu. Zapytałam, czy te kobiety wyraziły na to zgodę, czy to były ofiary, które zostały jakoś złapane i jest to wbrew ich woli. To dostałam tylko odpowiedź, że tak, ale nie pod twoim nazwiskiem. Czyli to tak wyglądało dla mnie, to tak interpretuję i mam potwierdzenie od duszy, że tak, że to w ten sposób było, że po prostu było im nadawane moje nazwisko przed tym rytuałem. Czyli tak jak gdyby oni wykonując ten rytuał... Czyli tak jak lalka wudu, tylko że żyła. Tak, tak, tak. Ponieważ, tak, dokładnie, ponieważ wcześniej były takie rzeczy wykonywane na lalkach wudu i przestało już to działać. Przestało to być skuteczne, na tyle się, że tak powiem, wzmocniłam i uodporniłam na te działania na lalkach wudu, że musieli zacząć to robić na żywych osobach. Coś jeszcze? No, na razie tyle. Dobra. Póki co, na razie więcej takich sensacji i rozrywek nie mają. Na razie się oczyszczam z tego wszystkiego. Jasne, dobra. Dzięki bardzo. Dziękuję również. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję.